Tomek Ćwiek, witajcie w nowym tygodniu. Zapraszam na najnowsze wydanie RS News. Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Gdyńskiej w Szczecinie, w której w czwartek doszło do wybuchu gazu, skarżą się, że nie mogą liczyć na pomoc, jak mówią, gdy sprzed budynku zniknęli przedstawiciele mediów. Nikt się nimi nie interesuje. Na miejscu pojawił się w poniedziałek rzeczoznawca Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który po oględzinach budynku pozwolił wejść mieszkańcom do środka, by zabrali swój dobytek. Jak powiedział, najprawdopodobniej uda się też uratować dach. Na razie usuwany jest gruz, by podeprzeć strop. Wtedy będzie można nie tylko zabezpieczyć budynek folią przed deszczem, ale być może część lokatorów wróci do swoich mieszkań. Nie jest jeszcze znana ostateczna przyczyna wybuchu. Wiadomo jedynie, że było to rozszczelnienie instalacji gazowej. Nie wiadomo, czy ktoś mógł zrobić to umyślnie, czy była to po prostu awaria. W poniedziałek Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie wypłacił poszkodowanym zapomogi po około 6 tysięcy złotych. Tramwaje 4, 7, 8, 9 i 10 oraz autobusy linii 87 i pospieszna E wracają na ulicę Krzywoustego. We wtorek, czyli 4 dni przed terminem, udostępnione będzie nie tylko torowisko. Wykonawca prac przywraca tam również stałą organizację ruchu. Z Placu Zwycięstwa ponownie będzie można przejeżdżać w kierunku Kopernika, podobnie przez pozostałe skrzyżowania Krzywoustego. Warto pamiętać, że zmieniają się również rozkłady jazdy dla jedynek, dwójek, jedenastek i dwunastek. Chaos komunikacyjny rozpoczął się w centrum miasta w połowie września. W okolicach Krzywoustego zaczęły się tworzyć potężne korki, między innymi na Wojska Polskiego czy Placu Zwycięstwa. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej z pewnością odetchną teraz z ulgą. Maciej Skorża pozostanie trenerem Pogoni, powiedział w rozmowie z Radiem Szczecin dyrektor sportowy Pogoni Szczecin. Dziś spotkały się władze klubu. Maciej Stolarczyk dodał, że nie było tematu zwolnienia Macieja Skorży, a szkoleniowiec nie dostał też żadnego ultimatum związanego z liczbą punktów do zdobycia w najbliższych meczach. Skorża ma 2-letni kontrakt, który trzeba byłoby spłacać po zwolnieniu. Pewne wyjścia z kryzysu jest też sam trener, który po sobotnim meczu zapewniał, że nie zamierza rezygnować. Pogoń po ponad 1/3 sezonu jest na ostatnim miejscu w tabeli Ekstraklasy. Polska reprezentacja skoczków spadochronowych z brązowym medalem tunelowych Mistrzostw Świata w dyscyplinie VFS zakończonych w Kanadzie. W czteroosobowej ekipie wykonującej ewolucję w tunelu aerodynamicznym był szczecinianin Dariusz Filipowski. Skoczkowie musieli wykonać szereg akrobacji w warunkach zbliżonych do swobodnego spadania. Liczyły się precyzja i wyczucie czasu. Polaków wyprzedzili Francuzi i Amerykanie. Trzecie miejsce w Montrealu to nie pierwszy sukces na koncie reprezentacji. Wcześniej stawali na pudle Mistrzostw Świata w Czechach czy Dubaju. Najciekawsze jest to, że w reprezentacji jest aż dwóch skoczków ze Szczecina. Gratulujemy! Husari Szczecin również należą się brawa. W weekend zostali mistrzem Polski w futbolu amerykańskim. Chodzi o 8-osobową odmianę tego sportu. Szczeciński zespół zwyciężył w turnieju finałowym rozegranym w Gdańsku. W półfinale Husaria pokonała zespół gospodarzy Białe Lwy 12-0, a w finale wygrała z Warsaw Eagles wynikiem 12-6. We wtorek od 11 do 13 kresek, w części regionu pochmurno i deszczowo, ale nad morzem możliwe słońce. Niestety będzie coraz chłodniej, więc tym bardziej odświeżcie już czapki, szaliki i płaszcze. Na razie te przeciwdeszczowe. Teraz to wszystko. Kolejne wydanie RS News już jutro po 18, ale najświeższe informacje zawsze znajdziecie na naszej antenie i stronie internetowej. Polecamy się i do zobaczenia. Cześć!